W poznaniu.pl. Poznań w minutę. Nowy wiadukt Lechicka na Ramowicka zostanie otwarty w sobotę 27 sierpnia. Kierowcy pojadą na Ramowicką na wprost nad Lechicką. Zakończenie układu drogowego planowano na jesień, ale udało się zrobić to szybciej. Filmowcy szukają aktorów do roli wilków w Akademii Pana Kleksa. Zdjęcia odbędą się w Wielkopolsce. Fanów kina zachęcić może m.in. obsada. Następcą Piotra Franczewskiego w roli Pana Kleksa będzie Tomasz Kot. Co więcej, zmieni się również fabuła filmu. Do Akademii Pana Kleksa trafi tym razem nie Adaś, a Ada, Niezgódka. 40 nowych motocykli trafi do wielkopolskich policjantów. Dwucylindrowe silniki o mocy 136 koni mechanicznych, podgrzewane siedzenia i oznaczenia, które pozwolą zauważyć pojazd z dużej odległości. Nowe motocykle marki BMW trafią do wielkopolskich policjantów drogówki. W sobotę na targach zlot czerwonych samochodów, czyli wozów strażackich, wjazd na syrenach o godzinie 10 na plac Świętego Marka. Na targi przyjadą pojazdy z całej Polski. W poznaniu.pl. Poznań w minutę.